Czy mały, czy duży, każdy z nas marzy o tym, by w ten szczególny grudniowy dzień znaleźć wymarzony prezent pod choinką. My postanowiliśmy wybrać się do szkoły podstawowej nr 4 w Łomży, by z naszymi ekspertami wyjaśnić, kim jest Święty Mikołaj i kto przynosi prezenty. Kto w takim razie przynosi prezenty? Mikołaj. Święty Mikołaj. No właśnie, to jest takie pytanie, bo niektórzy odkryli, zobaczyli, jak rodzice właśnie wkładają prezenty do szafy, na strych, a niektórzy po prostu mimo tego dalej wierzą, że to Mikołaj. No Mikołaj, jak to no? I kim jest Święty Mikołaj? Jeszcze tego nie udowodniono, czy duchem, czy człowiekiem, czy jakimś elfem. No właśnie, są dwóch. 1700 lat temu żył biskup Mikołaj i właśnie on wszystkim pomagał. Właśnie sobie pomyślałam, że to może być po prostu jego duch i on tam roznosi to. I to jest właściwie ta sama postać. Święty Mikołaj to taki dobry człowiek, który roznosi prezenty. A widziałeś kiedyś Świętego Mikołaja? Raczej nie, bo raczej jest przezroczysty. W tamtym roku widziałam, że jakiś pasibrzuch wchodzi do domu. Raz. I jak on wyglądał? Długa broda, czerwona czapka, czerwone spodnie, pasek gdzieś tam na brzuchu i czerwony worek. Miał duży brzuch, czerwone spodnie, czarny pasek i czapeczkę. No właśnie nie wiem. Na początku, jak miałam 3 lata, przyszedł Mikołaj. I był trochę podobny do mojego dziadka i go za brodę ciągle ciągałam. I trochę tam było gumki, więc nie wiem. Tak jak ja, tylko że ma troszkę większy brzuch. Czyli jak? Pasek może jeszcze czarny. Jakieś takie krzyki mody z Finlandii. A dlaczego w takim razie znika mleko i ciasteczka? Co się z nimi dzieje? Renifery zjadają. On i renifery. Renifery i elfy. Mój tata. Mikołaj. Widziałam, że mama. Ja już wiem, kto jest Świętym Mikołajem, ale nie to jest ważne, bo przecież każdy może nim być, prawda?